tylko najefektywniejsze, to nie byłoby obecnie wbijanie siły, mi się wydaje. Tylko wytrzymałość. No. Marketing! Life! Ale luz z tym. Mamy osłabione wbijanie wytrzymałości. Tutaj to osłabia wytrzymałość, ale siłę polepsza. A to też? Nie, to nie. Czyli co, wypieprzyć to? Nie, to. Wypieprzamy chyba to, co daje gorszą wytrzymałość i tyle, no. I będziemy teraz na zmianę siły i wytrzymałość lecieć. Wydaje się to najbardziej opłacalne, czyli ławeczka i bieżnia full. Dobra, wyrzućmy to. Ławeczka przetyrana. Idzie na bieżnię. Niby na bieżni też coś leci wytrzymałość, ale bardzo, bardzo wolno. Siema, jak gierkę oceniasz, bo mi się nad kupnem opłaca się kupić według mnie. Jak ci się podobała jedynka, to w ogóle. To w ogóle się opłaca. Możesz kupić u doktora to, co daje lepszą wytrzymałość, ile mniej siły? Nie, nie, bo ja chcę siły nadal lecieć. Tylko wiesz. Też wytrzymałość będziemy lecieć teraz. Tak naprawdę wytrzymałość od dawna w miejscu stała. Może róbmy worek. Na NB gierka oczywiście jest dostępna, widz mi wczoraj powiedział, taniej niż na Steamie, także polecam, wykrzyknik Geneba jest gen. Dzięki Xavelu za 6 lat. Grucha? Grucha jest chyba pod rękę, a worek pod wytrzymałość. Czekaj, my mamy walkę za 2 dni. Dobra. Grucha, no niby na wszystko, ale ona jest głównie na zręczność. Ona jest jak... coś jak dywan. Tylko dywan jest w ogóle wszystko porówno. Chyba Karol nie ma żadnych. Bardzo podobna jest ta gra. Tak ogólnie. Nie ma żadnych takich jakichś... co jakby jakieś irytujące rzeczy w poprzedniej części były. Czy tu jakoś ułatwili to. Znaczy nie, jest jedna rzecz, jest. Masz ekwipunek i nie musisz ciągle do lodówki chodzić. To jest takie ulepszenie. Które... powiedzmy, że jest przyjemne. Mogliby usunąć dialogi, dać jeszcze drożej, to by się lepiej grało. Nie no, dialogi po prostu niektórych dużo jest zbędnych, ale w porządku te dialogi są. Wydaje mi się, że i tak fabuła jest lepsza niż w jedynce, bo w jedynce to na, no mówię, nie ukrywali tego, że fabuła jest robiona na pałę. A tutaj no widać, że się bardziej przyłożyli, ale aż za bardzo w pewnych momentach. Że tego tekstu są takie ściany. Mogli dubbing dodać. Skoro takie ściany tekstu dali. Nie wiem, Skitless. Tak, Artkiss, ale czasem bywają też takie specjale, no. Ale to był specjal typu pokazałem palco na ekran. Ja teraz lepsze specjale robię, które już nie są specjalami, bo taki progres zaszedł.
że specjal stał się codziennością w dzisiejszych czasach, rozumiesz? Także lepiej jest. 21 tej wytrzymałości. Kurde, wolno też szmata rośnie. Nabierzcie, pobiegajmy tak to przed walką już. Dla mnie specjal to poszli za 2 tygodnie? Nie, no tak to... Specjal to jest jak stream jest 2 tygodnie. To już wtedy jest specjal dla widza taki, że chcę nie wyobrazić, jakie poświęcenie zachodzi wtedy. To ile ta walka? Za 30 minut? Dobra, pobijmy go. My bijemy teraz cybergościa. On ma uniki, ja pierdzielę. A nie, to nie unik. Chłop nie ma żadnych uników, ani nic takiego. Dobra, ty. Ty. Tylko on nie ma bloków żadnych. To ani to się w ogóle nie opłaca brać. A czy my mamy nowe uderzenie? Ty, to kosztuje 1. A nie, to kosztuje 2 inicjatywy. A my nie mamy tego z tym, że inicjatywę zabiera chyba. A nie, sprawy przynajmniej zaczął się wątpić. Przeciwnik wydaje dodatkowe 2 punkty. To weźmy to, 2 te gówna. Tu chyba nic. Tu się nic nie opłaca. Sierpowy. No niby najlepszy jest młot. To weźmy młot. Chłop ma 4 inicjatywy, więc jeżeli to zadziała... Ja pierdzielę! Jaki pet! Nawet szczęścia nie dało pobicie go. Był takim petem. Cześć synek! Dzień dobry. Ciśniesz przez tę ligę jak kochanek na pierwszej randce. Powoli i z wdziękiem. Chyba nie chcesz ich przestraszyć. Kiedyś to wszystko będzie twoje. Słuchaj, jest coś, z czym możesz mi pomóc. Nasza liga jest w niebezpieczeństwie. Czy mój kontrakt mnie do tego zapytam go. W tej lidze, mojej lidze, najlepszej lidze w mieście są jakieś mędy, które myślą, że mogą oszukiwać. Niemożliwe. Znajdziemy ich wszystkich, a potem takich nakopiemy, że padną na kolana, jęcząc, co się stało. W ogóle nie pamiętamy ostatnich 4 lat. Znasz się na porządnym nakopaniu. Ale musi być działać ostrożnie, przynajmniej do czasu, aż się dowiemy, kto za tym stoi. Porozmawiaj z małym Bobo. Wierzę, że ma urządzenie, które pomoże nam wykryć tych oszustów. Ok. Dobra. Tak, Defrot, no coś w tym jest. Wujek Barry mówił, że masz urządzenie. Co? Potrzebujemy antyprzestępczego sprzętu. Żadnego gadania o przestępcach przy moim ojcu. Powiedziałem antyprzestępczego. Jest czas i miejsce. Przyjdź do opuszczonego domu. Po zmroku. To nie, bo będę miał trening. A nie, nie będę miał trening. Trening jest za 14 godzin. Luj. Ale nie, po treningu tam przyjdę, bo jeszcze będzie chciał siano za to. To na razie tam nie idę, pójdę jutro. O której przeważnie wstaję? Ostatnio? Jakoś 10? Coś takiego?
A nie, nic, to jest. Dobra, bieżnia. O 13 wstajesz, widzą? Chyba git. 13? Waleczne serce, ty, Alanik. Ja pierdziele, nie stać mnie na walkę z nim. Ten 300 zapłaci za waleczkę. To zróbmy tak. No. Trzeba trochę siano zestakować. Kurde, żarcia nie ma. Mel Gibson? Tato, no. Ja wstaję o 5, a sram o 4.55? Okej. Niefortunnie w takim razie. Trening za 4,5 godzinki. Mamy 9 dolarów. Ja pierdziele. Jednak trzeba chodzić dalej na robotę. Ja pierdziele, nie zarobiliśmy. Ty, nie jest dobrze. No niby 500 wpadnie, tak? Za trening. Trenerze gotowi. Wiem, wiem, gnoja. Zapieprzać. No tak, gigaczad, bo ja jestem. Tylko tyle niestety mogę robić, no. Nie moja wina. Panowie, zapieprzać! Ty, ten najwięcej ćwiczy, bo zaczyna, zanim ten dojdzie na worek i ten na bieżnię. To chłopie, ten będzie najlepszym zawodnikiem. Ja pierdziele, nie zaliczyło się to, a czas minął. Ale zbugowany siorbo ta gra, nie zaliczyło tego powtórzenia. Nie wiem, co się dzieje. Dobra, do końca już ich zostawmy. Aby wpadł bonusik, bo będzie Lipton. A nie, bonusik wpadnie na easy. Ty, nawet wpadło dalej. Tylko to nic nie dało chyba. Wiesz co? Jest najgorszym wrogiem trenera? Atak serca? Słabość, słabość swoich uczniów. A, łapie. Możesz być najsilniejszym z najsilniejszych, ale w czym to pomoże, gdy masz ucznia, który jest tchórzem? Słuszna uwaga. Stąd wniosek. W byciu trenerem najważniejsze jest odpowiednie psychologiczne podejście. Jeśli potrafisz inspirować ludzi, twoja siła nie ma granic. To będzie dzisiaj twoje główne wyzwanie. Kolejny problem w slamsach? Tym razem wierzę, ale niebezpieczeństwo jest większe niż kiedykolwiek. Nie chodzi tylko o slamsy czy o nasze miasto, chodzi o całą planetę, cały wszechświat. Jesteś pewien, że jestem gotowy? Nigdy nie pytaj, czy jesteś gotowy, zamiast tego zapytaj siebie, czemu wciąż tu jeszcze stoję? A teraz idź. Nie wiem, Defrod. Nie wiem właśnie. Ale jest to pytanie zasadne. Czekaj, 470 dolków. Wiesz co, może najpierw pójdźmy do roboty, a potem do wieży? Bo jednak problemy z pieniędzmi są. Tak, Savielo, a ma dzisiaj chyba, albo jutro nowy komputer mamon. Więc no, to niedługo dło wlatuje. Tylko ja co chwila poślizg mam i tak się to kończy. Dobra, popracujmy trochę. Hmm.
Paniaru poślizgów? No i git. Ty, cztery zwiady zrobiliśmy? Czy mnie się zdaje? Ciekawe, co to za olbrzymie zagrożenie. Ty, to jest ten Braveheart. Długi, dłużnicy, konto na Zetflixie, na jego. Skąd mają mieć na to wszystko kasę? Dokładnie, totalnie cię rozumiem. Tylu ludzi, których znam, moi rodzice, moja dziewczyna, to ta stara baba z kotami, która mieszka obok. Czemu oni wszyscy na mnie polegają? Ja ledwo jestem w stanie zajmować się samym sobą. Masz absolutną rację, facet. Życie z się. Niech wezmą tą odpowiedzialność i ją sobie wsadzą. Mam na to sposób. Jaki? Wódkę. Czy to faktycznie pomaga? Mnóstwo wódki, hektolitry, codziennie. Nie uwierzysz, jak to pomaga. Być alkoholikiem ma mnóstwo zalet. Na przykład? A ten to kto? Nieważne, mogę wytłumaczyć. Spójrz na to tak. Jeśli nikt nie ma wobec ciebie żadnych oczekiwań, to nikogo nie rozczarujesz. Ale możesz wtedy robić złe rzeczy. Ale może ci się zdarzyć, że zaśniesz w dziwnym miejscu. Tak, ale za każdym razem, gdy się budzisz, zaczynasz zupełnie na nowo. Czasami znajduję wtedy nowe tatuaże. Mam kilka bardzo dziwnych miejscach. Brzmi super. Aj, prawie zapomniałem o najlepszym. No. Najbardziej doświadczeni spośród nas rozumieją psy. Przysięgam, kiedyś słyszałem, jak pies powiedział: zjadłbym lasagne. Przysięgam. No cóż, wyrzucili mnie ze szkoły, gdy miałem 10 lat i nie mam najlepszych genów. Przekonałeś mnie. Dobra decyzja, znam dobry klub nocny w okolicy. Ruszajmy. Nie rób tego. Czemu? Jesteś w stanie dokonać trudniejszego wyboru. Tak myślisz? Ale możesz też iść na skróty i uciec od problemów. To prawda, ale z drugiej strony ta ścieżka jest pełna smutku, rozczarowania, wymiotów i bólu głowy. Rozejrzyj się. Czy zamierzasz spędzać resztę życia w tych slumsach? Nie chcesz nawet spróbować poprawić swojej sytuacji? Możesz zmienić świat. Nie wiem, skąd się wziąłeś, ale jest coś w tym, co mówisz. Może faktycznie powinienem być trochę twardszy. Jak śmiesz zabierać mojego kumpla od kieliszka? Chłopa, zaraz będę bił w lidze, ale teraz tutaj jeszcze mam go bić? Piecika? Niech tak będzie. Które drogie te hity wszystkie są. Nie wiem, czy warto aż to brać. A może byśmy zagrali tym za 16, tylko to bije. 11 bije. Czaje nasze ile bije? 21, ale kosztuje 21. Nie, to lepszy. Chłop jest generalnie bardzo słaby. Czemu się nie od... A, bo nie mam tego. Chłop jest wyżej ode mnie o dwa miejsca w lidze. Tylko pobiłem na ulicy. Jak już mówiłem, trzeźwa osoba zawsze pokona pijaka. Sieciaku, nie słuchaj go. Rezygnujesz ze świata, w którym wszystkie kobiety wyglądają jak bokidzie. Niektórzy faceci też. Drzewa czasami też, szczególnie te iglaste. To daje do myślenia. To co powiesz? Nie, dzięki. Masz rację. To żaden wybór. Już rozumiem. To co teraz? Chodź ze mną. Chcę, żebyś kogoś poznał. Mamy kolejnego chętnego. Dobrze cię widzieć, młody człowieku. Wybrałeś trudniejszą, lecz słuszną drogę. Kura, to dla mnie zaszczyt. Najpierw chciałbym nauczyć się stylu pijanego mistrza. Arigato mistrzu. Lepiej miej go na oku. Zdecydowanie. Nie ma najlepszych genów. Mógł mieć gorsze, mógł być. Nieważne. Mik, czemu mówiłeś, że to zagrożenie dla całego świata? Skoro chodziło tylko o jednego zagubionego dzieciaka. Dobra, skip, skip. Zazwyczaj to ty mówisz takie rzeczy, ja w życiu po prostu korzystam z Netflixa. Dobra. Rób salut, mógł być. To
Pomaganie innym ludziom faktycznie jest bardzo ważne. Podoba mi się to, co powiedziałeś. Każda dusza jest wszechświata. Naprawdę. Tak wesoło w ten sposób. Krystalny ten wątek. Okej. To teraz w teorii trening powinien ładnie iść, tak? No ciekawy jestem. Siema Wojtek, witam. Dom? On jest wieczorem tylko. Już chyba o 20 on jest. Pytanie, czy tam iść do roboty. No to mamy 500, to możemy tam pójść. No. Za chwilę też zarobimy z walki dużo. Kurde, długo się to odbija, te punkty jednak. Odbijmy punkty i zaraz pójdę do tego domu. Chociaż całkiem to leci. Chyba wystarczy. Przydałoby się jakieś jedzenie, które naprawia te punkty, jakiś item. Bo już jesteśmy w late game. Przydałoby się coś takiego, nie? Mam pytanie twoje oprogramowanie, hakowanie PDC, poproś mojego Boba o urządzenie dla wujka. Możesz pomóc z technologią, dobrze cię widzieć przyjacielu, jak zawsze. Czego konkretnie potrzebujesz? Coś tam mówi, że podobno masz jakieś urządzenie, które pozwala wykryć, kto jest oszustem. Niech zgadnę, jak ich znajdzie, to takim nakopie, że zapomnę o setki kilka lat. Tak, coś w tym stylu. Mam dziwne wyobrażenie na temat tego, co można osiągnąć nakopaniem. Już mam dokładnie to, czego potrzebujesz. Ile to kosztuje? Super, to będzie najszybciej zakończenie znalezienie. Nie da się tego czytać. Niech to. Czego potrzebujesz? Chodzi o mojego ojca, martwię się o niego. Bo jest przestępcą. Tacy jak on sami sobie komplikują życie, nie? Co? Nie, to nie problem. Nie martwię się tym, odkąd skończyłem 3 lata. Wtedy zdałem sobie sprawę, że ludzie dalej dają mu pieniądze nie dlatego, że go kochają. Zdecydowanie nie dlatego. Nie chodzi o to, co wiecz. Nie chodzi o to, że co wieczór gdzieś chodzi. Zachowuje się bardzo tajemniczo i nic nie chce mi powiedzieć. Dlatego zaczynam się martwić. Czyli jeśli będę mieć na niego oko, to dam ci to, czego potrzebujesz. Dobra, zrobimy to. Teraz jest noc, to mogę to sprawdzić chyba, nie? Jaka cutscenka. Ciekawe, w co się pakuje. Że kogoś pakuje. Co jest ty? Don Henry'ego? Kim jesteśmy? Napakowanymi co? Kim oni są? O nie, zabiją Henry'ego. Harry'ego, w dupę, jak on się nazywa. Zaraz skopić tyłek. Nie, nie, moment. No nie film oglądałem. Hej, to moja kolej. Nie, moja. Cześć sąsiedzie. To świetne anime. Chcesz się przyłączyć? To jest lepszy niż Shakespeare. Kto to jest Shakespeare? Żartujesz, to ważna część naszej kultury.
prawdę mówiąc, słyszałem jakieś groźne dźwięki. Groźni to my zaczniemy być, jeśli spróbujesz nas powstrzymać przed oglądaniem tego arcydzieła. Coś jest? Pewnie wszystko w porządku. Możemy wrócić do oglądania? Mam jutro dużo przestępstw do popełnienia. Jasne, jasne, nie ma problemu. No dobra. Wątek niesamowity. No i co? Gówno. Bobo ogląda z Henrym japońskie kreskówki. Co? To czemu mówić, że wszystko jest w porządku? Sądzę, że nie ma nic złego w tym, że dwóch dorosłych mężczyzn ogląda razem anime. Spróbuj to wyjaśnić ludziom, z którymi Bobo pracuje. Dobra, wiem co zrobimy. Jeśli ktoś kiedyś na torturach spróbuje Cię wyciągnąć, gdzie Bobo chodzi wieczorami, wymyśl jakieś kłamstwo, coś mniej okropnego. Strzela do bezdomnych kotów. Flirtuje z maziowcami. Wysyła wiadomości głosowe, cokolwiek. Nie ma problemu, przysięgli. Dobra, dobra, przysięgam. Nikt się o niczym nie dowie. Mój Boże, nasza biedna rodzina. Stary ogląda anime. Ciężko z nim. To co z tym urządzeniem, którego potrzebuje? Umowa to umowa, weź to. To maleństwo, dobra, wiem co to robi. Sam kiryj. Co jest? Zgrabnie wpleciony wątek. Ja twórcy tej gry to są naprawdę. Kurde, mogłem chociaż spytać jak się nazywa. No ta. Co on jej robi? Muszę się dowiedzieć gdzie ją zabrali. Mam urządzenie, które pozwoli wykryć, kto oszukuje. Nareszcie, teraz możemy znaleźć cwaniaczków. Jest coś jeszcze, tak? Po drodze tutaj spotkałem dziewczynę. O, już rozumiem, nic nie musisz mówić. Co? Nie, nie, o to chodzi, nawet nie wiem jak ma na imię. Z każdą chwilą stajesz się coraz bardziej podobny do wujka Barego, dzieciaku. Jasne, jasne, ale problem jest taki, że ją aresztowali. To gliny? To żaden problem. Jest ten jeden telefon i nie gliny, jacyś goście w hełmach. Co? To zapomnij o niej. Nie ma mowy, muszę ją uratować. Wiesz, kim byli ci faceci? Nie mam pojęcia, jakimiś motocyklistami. Motocyklistami to byli tajniacy dzieciaków, służby specjalne. Jeśli złapali tą panienkę na gorącym uczynku, lepiej trzymaj się od tego z daleka. Ale ja, tak będzie lepiej nie tylko dla ciebie, ale też dla tych, na których ci zależy. Twojej mamy, przyjaciół, kota. Nie mam kota. Na szczęście dla biednego futrzaka. Co jest dupa? Dobra, rozumiem. Mądry chłopak, a teraz wracaj do tradowania mistrzu, a ja ogarnę co zrobić z tym złomem, który im przyniosłeś. Zgłoś się, odbiór. Co to było? Nic, nic. Co to za dźwięk? Co dziwne? Przerywa ci. Powtórz. Co to za głos? Skąd się to bierze? Super, jak znów zawsze coś ma mrotać, to potem powiesz... A potem powiesz, że muszę to sprawdzić samemu w jakimś bardziej ustronnym miejscu. Co się dzieje? Dobra. Zaraz coś rozpierdzę. Goście, czy mnie słyszysz? Słyszę, ale średnio ogarniam, co się dzieje. Kto to? Gdzie jest Juliet? Mówisz o tej dziewczynie ze skrzynką jakichś urządzeń? Co z nią zrobiłeś? Nic. Spadliśmy na siebie tuż przed tym, jak ją aresztowali. Szlag! To z kim ja w ogóle rozmawiam? Kobieto, to ty do mnie dzwonisz. Dzwonisz? Myślisz, że nadal są lata 90. czy co? Jakimś sposobem dołączyłeś do silnie zaszyfrowanego kanału, który jest ściśle tajny. Więc potrzebuję dostępu do twojego chipu PDC, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło. Okej, to sobie do niego właśnie. Bardzo śmieszne. Podaj mi hasło.
nie mam hasła. Co? Jak to możliwe? Nikt mi nie mówił, że muszę ustawić jakieś hasło. Niesamowity, z jakiej epoki się urwałeś? Słuchaj, zadajesz za dużo trudnych pytań. Sprawdzę twój numer PDC w naszej bazie danych. Dobra, ale czemu tajniacy aresztowali tę dziewczynę? Kim jesteś? Bez odbioru. To było nieuprzejme. Co ty się odpieprza? Hasło zbyt skomplikowana sprawa? Chyba ta, no. Kurde, powiem ci tak, nie wiem co się zaczęło dziać, ale bym zrobił serię na klatę. A ty? Serię na klatę nie zrobię. Nie no, te dialogi mówię, no nie są złe, po prostu w niektórych momentach jest ich za dużo. To jest problem, ale tak to spoko, no mówię. Lepszy niż w jedynce. Ale w jedynce tak szczerze ja w ogóle nie pamiętam dialogów, bo było ich chyba tak mało. Tam pod koniec dopiero były dialogi, co było takie gówno pod koniec, że to już tylko da wspominać. Miałem sens, że spotkałem cię jako kierowcę autokaru szkolnego? Jak się to skończyło? To nie był sen? Autokarz też byli Kaman Brook, więc nie najlepszy. To musiał być sen, bo nigdy bym nie przewiózł. W sensie, nie, bo nie mam prawa jazdy na tego, na autobus i tak dalej, nie? Tylko o to chodzi. Tak to bym każdego woził. Nie? Ty też, nie? Ty, bo walkę mamy zara. Nie wiem, senpai, o co ci chodzi. Dobra, obijmy się z chłopem. On chyba za 300 wy nam. Same ma bloki, więc bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. I dymamy typa. Co po tej gierce? Nie wiem, czy o którym skończymy. Wow, ależ to sprawny sierpowy. Nie jesteś Mariuszem Pudzianowskim, dzieciaku. Jesteś Mariuszem Pudzianowszym? A ja Mariuszem Najpudzianowszym, łapiesz? Chciałbym, byś mi wyświadczył małą przysługę. PL górą? Wygląda na to, że zawsze jest jakaś przysługa. Twórcy gry zdają sobie sprawę, że tylko Polacy grali w jedynkę. I git. To będzie naprawdę niewielka. Chciałbym obejrzeć sobie jakiś dobry kryminał. Wiesz, jakiś stary film. Załatwiłbyś mi kasetę? Pewnie znam faceta, który ma ich mnóstwo. Super, dzięki dzieciaku. Będę czekał. Tak, był JD przeciwnik, jest Pudzian. Nie, no to wiadomo, że zdają sobie sprawę, kto w to gra, tak? I bardzo dobrze, że sobie zdają sprawę. Szybciej, mocniej. Rozciągaj nogi. Ty to widzisz? Huch. Co? Cześć panowie, już nie oglądacie anime? Anime oglądamy w środę, dzisiaj jest wtorek. Wtorek to dzień fitnessu. Jeśli chcesz obejrzeć jakieś anime? Nie, nie, mam tylko sprawę. Co? Poproszę kryminał dla wujka Barego.
Masz w swojej kolekcji jakieś kryminały? Pewnie. Ten zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Strasznie skomplikowana zagadka. Wszystko wydaje się nie do wyjaśnienia. Potem w ostatniej chwili okazuje się, że mordercą był... Ogrodnik? Dokładnie, ogrodnik. Kaseta jest na półce. Tylko mi ją potem oddaj. Czy to Ruf? Kim jest? Zawodniczką z Ligi Silvera. A, ta yoga. Nie wiem, ale jest całkiem dobra. To ta mamuśka, co mieliśmy z nią ćwiczyć, ale nas opluła, sad. Czemu oglądacie nagranie z ćwiczeniami siedząc? To nic wam nie da. Nic nie rozumiesz, chodzi o wrażenia estetyczne. Ale może trochę ćwiczeń dobrze by wam zrobiło. Co ty próbujesz powiedzieć? Nic, już wychodzę. Nie no, estetycznie było napisane. Mam dla ciebie kryminał. Dzięki chłopcze, wreszcie mogę się trochę zrelaksować. Mógłbyś może nasikać na przeciwnika po następnej walce? Podniosłoby nam to oglądalność. Chyba wychodzę z tego miejsca w dupę. Czekaj, tutaj nie pamiętam. A nie, tu trzeba czekać, tak? Za ile mamy trening? Za 13 godzin, dobra. Jestem na jakimś DC i jest tam taki Mariusz, który mówi, że lubi jeść zupki chińskie z zimną wodą gazowaną. Nawet na kamerce pokazywał, jak robił. Ciekawe DC. Masz na myśli zakład psychiatryczny, w którym jesteś? GTA 5 oczywiście. Horus. Żartuję, widzów. Mamy $555. Ja pierdziele, ale dobra, bo teraz zarobimy z treningu, więc jest to ok. Dwa wytrzymałości za sekundkę. Mariusz prześladuje ludzi na tym DC, pisze taki streamer, kocha mnie jak ojca. Co? Trenerze, jesteśmy gotowi, super. To ja spieprzam. Króciutko z uczniami. Niech znają swoje miejsce. Wydaje mi się, że max osiągniemy w treningu teraz, bo jest full uczniów. Nie widziałem Solek, ale spoko. Fajnie. Oby więcej. Widziałem w jakiejś grze w ogóle był Homelander. I w ogóle rzeczy z The Boys. Ale to jakiś FPS był. Dobra, panowie. Ćwiczyć. Ty, mamy nowe. Trzeba zrobić młoty. To niby daje coś. Plus 25% chyba serio lepiej ćwiczą po tym. Nie wiem. Zróbmy jeszcze raz. Nie wbiło się? Ty nie, no będzie gorzej przez tą naukę młotów.
Te młoty nie oddały ewidentnie. Nie, czekaj, może się uda full. Półtorej godzinki. Ja pierdzielę. Nie, udało się. 550. O. Dużo w dupa. Nie wiem. Young. Young, bo wcześniej miałem... Znaczy jak jest bez plus 25%, to też tyle wpada, bo te inne techniki da się uczyć uczniów, nie? Za ile waleczka? Ty, żadnego chyba teraz nie mamy wątku, tego na razie nie tykam. Nie wiem, czy w ogóle go tknę, patrząc na to, jak to idzie. Do roboty, czy jest sens iść w sumie? Mogę niby pójść. No zaraz zobaczymy, co będzie. Zaraz pasek będzie na fulla. Z waleczkami? Nie, no coraz wyżej jesteśmy i sporo fabuły jest dzisiaj. O dziwo, w tej grze jest bardzo dużo fabuły w porównaniu do jedynki. Także no. Tak. No i zobaczymy, czy będzie się dało 31 siły, czy dobije full pasek i koniec. Byłoby git, jakby się dało. Wtedy w teorii one-shotujemy kogoś w tej lidze. Walka za dwa... Jak za dwa? To jest jakiś bug. Spoko, Alfito. O, jak się ogląda dobrze? Dla mnie gierka giga oddaje. Więcej takich gierek powinno być. Ta energia na tym wyżej bardzo szybko się odnawia, a żarcia to mało kosztuje. To tak wcześniej chyba gadałem, ale tych energoli się za bardzo nie pyli pić. Gothic Gladiator mod nie grałem, ale coraz bardziej myślę o tym, czy może by nie zagrać niedługo. W sumie możemy iść do roboty. Tam też siła wpada. Spoko, Soulek, spoko. No ja czekam na nowy sezon The Boys bardzo. Witam, Fizowaty. Ale ten czas szybko leci, już trzy twoje wypowiedzi. Trzy twoje wypierdziane fotele na streamku przeżyłem. No, za pierwsza czas, no. Co zrobić? Ciekawostkę, czy mi opowiedzieć? Jasne, że tak. Pamiętam, jak ten biurowy kupiłeś? Już go długo ogólnie mam. A niedawno mi przecież na reklamację wysyłali te plecy, nie? Bo pokazywałem wam, że pękł. Co się dzieje chwilę na tamtym. Jaki biały fotel. Ten Diablo? Ten czarno-biały? Chyba najkrócej go miałem, najsłabszy był ze wszystkich. Ogólnie gamingowe są według mnie takie sobie mało wytrzymałe i nie aż takie wygodne. Ergonomiczne najlepsze. Czekaj, co? Ostatnio
Odlajkowałem stare filmy na Ety, no i z 2K ich tam było, a tam linka twojego streama sprzed 5-6 lat na Ety? A czemu odlajkowywałeś 2K filmów? Po co to robiłeś? Chciałeś mieć czysto i chciało ci się 2K filmów odlajkowywać w dupę? Ty szalony chyba jesteś. Większe szanse na blok, ja pierdziele. Chyba jednak to wezmę. Już go raslałem pod klubem, to jest ten typ Braveheart. Czy znowu padł ty? Ja go wtedy w pierwszej chyba nie pokonałem. A teraz 3/4 rundy wystarczyło. Pecik pieprzony. Obejrzałem film, który mi przyniosłeś. Jak ci się podobał? Był beznadziejny, nudny, przewidywalny, banalny. Mój przyjaciel mówił, że do samego końca nie miał pojęcia, kto go zabił. Ogrodnik. Tak, domyśliłem się już po pierwszych kilku klatkach. Następnym razem przyjść mi jakąś kasetę z ćwiczeniami. Bo to wszystko nie ma czasu na gadanie. Dobra, kłopot klejony. Ty, przyszła do niego ta. Ty, zobacz co oglądają, Króla Lwa. Już zaprawa autorskie, zara gierka ze Steama wypada. O nie, dajcie spokój, nie ufcie, że oglądacie razem Króla Lwa. Cześć, tym siedzie. Rów? Cześć. Ale jak to? Prostsze niż myślisz. Henry zapisał się na moje zajęcia fitness. Czuję się świetnie. Był pierwszą osobą w mieście, która się zapisała. Nie mogłem przegapić takiej szansy. A teraz ona jest najbardziej klasyczną częścią mojego życia. To co sądzisz, kolego? Cieszę się waszym szczęściem. Ale jeszcze bardziej mnie cieszy, że to nie Bobo. Swoją drogą mam ten twój kryminał. Dzięki raz jeszcze. Nie ma sprawy, połóż ją tam. Kasetę. Biegł oglądania i nie płaczcie za bardzo, gdy żadnych spoilerów. Lów jeszcze tego nie widziała. Patrz to. 6 lat, no. Ja pierdzielę. Rozumiem, pisowa tego też raz chciałem to zrobić, żeby tylko jakieś potrzebne poradniki, coś mieć wlikowanych, ale zobaczyłem 5K i powiedziałem aluj. Nie wiem, ja tam wypieprzone na to totalnie. Ale w sumie no to lepiej już nowe konto założyć niż ten 5K, jakby trzeba było odlajkować to serio. Cześć Henry, jak się masz? Stary, twoja matka zmarła. A może nie? Nie jestem pewien. Henry, o czym ty mówisz? To było tak, potrzebowałem korkociągu, bo mówiliśmy się z Rów na randkę, kupiłem wino i tak dalej i nie mogliśmy się zdecydować co do filmu. Ona chciała obejrzeć Łaskotnika, a ja byłem w nastroju raczej na Uwierz w Drucha. Sorry stary, mówiąc krótko, poszedłem pouczyć od twojej mamy korkociąg, ale ona leżała nieprzytomna na podłodze. To zadzwoniłem po karetkę. Gdzie jest teraz moja mama? Chyba w szpitalu. Dzięki sąsiedzie, już tam lecę. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy jak w Łaskotniku. A nie, moment, tam na koniec wszystkich załaskotali na śmierć. Tak czy inaczej, powodzenia stary. No racja fizowaty, mocne oldga. Ale git. Dobra, bo matka leży w szpitalu, tak? I tak dalej, jakieś pieprzenie. Uczniowie mi płacą $500 za trening. Zdążę do niej pójść. Dzisiaj finał tej gry, zobaczymy. Bardzo dużo jest fabuły, nie mam pojęcia kiedy to się skończy. Fabuła na pieprze jak porypana non stop. Ale git, no ja zadowolony. My się bijemy z kim? A ją kogoś wyzwać. Prez. Mamy $600. Ile będzie kosztowała walka z nim? Ja pierdolę. Ale w sumie treningiem teraz odrobimy to.
trafiłem na szkołę tygrysa. Była taka do nauki. Ty nie ma takiej. Ciekawe, czy się jakaś nowa później odblokuje. Czy po prostu przeciwnicy będą mieli nowa, a ja nie. Nie. Które mogę mnie pić na Nargola? 150 dolków, bo Energol przyda się na uczniów. 31? No za chwilę jest. Chcę zobaczyć, czy jest limit. Jak babę będę bił? Trening za sekundkę, trzeba będzie pójść po te, po paluszki, żeby szczęście było full. Pytanie, czy równo 12? Tak. Dobrze. Kupmy paluchy. Dobra. Trenerze, jesteśmy gotowi. No widzę, gówna. Spokój mi tu. Oni tego nie chcą się uczyć. Dobra, to full wyciskanie dzisiaj. W sensie, ty wyciskasz, reszta tam niech robi co umie. Tak naprawdę nie jestem tu trenerem, tylko udaję, ale płacicie 500 dolarów, to warto udawać. Dobra, zapieprzeć dalej. Ty no. Fejkowe, to powinno więcej wpaść. Pyk. Dzięki Jeremi Korybot. Witam Cyby za suba, dziękuję. Witam. Ty, ale jest gorzej niż było. Jednak uczenie ich uderzeń jest bardziej chyba useful. No, jest bardziej useful. Uczenie uderzeń. Bo wtedy mieliśmy na fulla. Ale za chwilę i tak mamy to. Ten pasek do końca. Raczej jeszcze jeden trening i mamy. Dobra, to do Matuli by trzeba pójść. Ale zaraz, robię sobie najpierw serię na klatę. Było grane 2. Grane 2. Cześć, co to jest? Mam do ciebie kolejną kasetę. Musimy znaleźć tę kasetę. Przypomniałem sobie jeszcze parę rzeczy, które wydarzyły się tamtej nocy. Dzięki Frodo za 14 lat. Witam. No to zanim poszliśmy do sklepu Apu, spotkaliśmy kumpla Iwana, miał ze sobą niedźwiedzia. Co? No niedźwiedzia z wielkiej rosyjskiej czapce i z bandoletem. Walczyliśmy z nim, muszę przyznać, że był bardzo twardy. Okazało się, że jest w czerwonej księdze gatunków zagrożonych, więc przestaliśmy walczyć. Dzięki Krzywa za 13 lat. Witam. Kryszwa, w dupę Krzywa. Kryszwa. Tak? Tak. Nie pamiętam, może kaseta odświeży mi pamięć. Dobra, on mi tam pieprzy, że szukamy dalej kasety. Luj z nim. Sorry Kryszwa. Ale close przeczytałem. Chyba można uznać, tak? No, ale ty jesteś diabel. Akurat. Co do ciebie, to się nie mylę. Dobijemy 31. Bo ja ciekaw. Ja pierdziel. No tak, kebab. Bo ty masz łatwy, Nick.
Będzie patch klapnety, bo nie. Tak, będzie, będzie. No wcześniej były dwa rany, które ogólnie zrobiliśmy. Ten też będzie. Z tej dwójki. Jest 31, czyli nie ma chyba limitu. Spoko. Podoba mi się to. Tylko wiadomo, to już tak wolno teraz leci, że to takie trochę się mija z celem. Żeby to dalej trenować. No ale loj. Bardziej teraz by się przydało wytrzymałość. Co, ty znowu gładny? Jeprzeniec. Dobra, do szpitala idźmy, bo tam... A nie, film najpierw obejrzymy. Matka poczeka. Matula niech czeka. Hej Henry, znalazłem kasetę, super, chcesz ją obejrzeć? Jasny. Dobra, pokazuj. Dowódca. Commander, aha, to komando. Ze Schwarzeneggerem. Potrzebujesz więcej szczęścia za ćwiczenie z technik z uczniami. O. Nie wiedziałem, że szczęście się dostaje. Zwiększa skuteczność ćwiczeń z workiem bokserskim. To weźmiemy chyba. Zapewnia dodatkowe miejsca w ekwipunku. No i w końcu coś useful. Zjadam zielone berety na śniadania. W tej chwili jestem bardzo głodny. Ależ on musi mieć problemy z trawieniem. No. 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 Zamknij ryj. Dwa filmy? Trzy filmy zostały. Chyba wszystko weźmiemy. W końcu 5 slotów. Dobra, no to do szpitala, do matuli, nie? Mamo! Doktorze, co się stało z moją mamą? No, podejrzewam, że około 20 lat temu się z kimś cyndzoliła. W przeciwnym razie nie mógłbym tu dziś z tobą rozmawiać. Nie żartuję, co się stało z kobietą, która właśnie tu przywieziono? A Tom, jej stan jest stabilny, ale potrzebuje... Co to się w dupę dzieje? To ją operujcie, na co czekacie? Od razu się za to zabierzemy, gdy tylko zapłacisz. Jak to? Twoja matka obecnie nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Gdyby śmiech był najlepszym lekarstwem, stać by ją było wyłącznie na parę śmieszków. Może jeszcze na jakiś taki urywany chichot, ale niekoniecznie. Rozumiem, to ile potrzeba? 42675. Plus to, co już nam jesteś winien. Za karetkę, pracę personelu, czystą pościel, no i za powietrze, którym oddycha. To wszystko kosztuje, a zegar tyka. Każdy dzień kosztuje tu... Każdy dzień, który tu spędzi, będzie cię kosztował fortunę, więc sugeruję, byś zabrał się do roboty. Jesteś zatrudniony? Tak. To idź do swojego szefa i poproś o pomoc, może będzie w stanie coś zrobić. W ogóle zobacz, tu jest mem z Homerem Simpsonem, znasz? Twoja matka kopnie w kalendarz albo spędzisz resztę życia na spłacanie długu wobec miłego dnia. Ty, to odłączcie ją. I umorzecie mi teraz te 40k. Pieprze spadek po niej. Aloy, Spartetyk będzie na ety w najbliższym miesiącu zapis. Ostatnie kilkugodzinne odcinki na hita obejrzałem. Mam demencję. Będzie na ety w tym miesiącu. Chyba tak. Nie wiem, czy w partach nie wstawię. Zobaczymy. Czekaj ty, bo matka 40k ode mnie próbuje jeszcze na koniec życia wyżyłować.
Także troszeczkę mnie zdenerwowała. Cześć, trenerze, co się stało? Mi, chodzi o moją mamę. Jest chora i potrzebuje mnóstwa pieniędzy, by jej pomóc. Spokojnie, dzieciaku, coś wymyślimy. Ale co, nie jesteśmy... Jesteśmy najbiedniejszymi ludźmi w historii biedy. Damy radę, nie ruszaj się, myślę. Dobra, już wiem, co zrobimy. Poprosimy twoich uczniów, by rozwiesili w całym mieście plakaty. Ja będę spamował media społecznościowe. Tylko nie bądź zbyt irytujący. Nie ucz dziadka marketingu. A ty musisz zdobyć szacunek i uwielbienie ludzi, oczywiście ich pieniądze. Musisz zostać senseiem. Mik, jak mogę to zrobić? Daję się wszystko. Prowadź treningi, pomagaj chłopakom i co najważniejsze, bądź przywódcą. Wszystko inne jakoś się ułoży. Okej, czyli trzeba pasek uczniów zapełnić pewnie i wtedy jesteś senseiem. Ale pamiętaj, jeśli przyjmiesz naszą pomoc, zapomnij o pracy w policji. Nie możesz siedzieć na dwóch krzesełkach. Aha, czyli w pracy. Ja pierdzielę, ja nawet nie wiedziałem, że tam się napracować. W sensie, nie, no była opcja, ale myślałem, że to nie będzie do końca. To czyli dobrze, że nie ruszałem wątku z policją. Brzmi super, ale nie mogę przyjąć twojej pomocy? Nie no, pierwsze policja. Zostań sensei. Pamiętaj, jeśli masz przyjaciół, tak naprawdę nie jesteś biedny. Masz wokół siebie ludzi, którzy będą cię wspierać. Prawdziwa moc jest w jedności, łapiesz? Dzięki, łapie. To idź, zapracuj na szacunek. Dobra. Czyli tak, oficjalny werdykt. Pieprzyć policję? Tak ta gra mówi. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę